Have you ever felt? Are you listening? Korzystając z chwili przerwy, pomyślałem, że pokażę wam mój sposób na robienie zdjęć. Ostatnio widziałem na Facebooku sporo zapytań, jak sobie radzić z robieniem zdjęć samemu. Ja mam na to bardzo sprytny patent. Myślę, że bardzo prosty i oczywisty. To jest taki statyw, który bardzo szybko się rozkłada w ten sposób. Do tego oczywiście nóżki są regulowane, więc w zależności od tego, na jakiej, że tak powiem, wysokości jesteśmy i chcemy zrobić zdjęcie, to takie sobie dostosowujemy. One się składają poprzez przekręcenie, tak jak selfie stick. Ciach, ustawiam sobie taki statywik. Może tutaj jest właśnie trochę nierówno, więc trochę dłuższe sobie zrobię. O, ta trochę krótsza, tu będzie przód, tam jest tył. O, do tego mam regulowaną górnicę, gdzie mogę sobie ustawić tak jakby to, o co mi chodzi. I ciach. Wyciągam telefon. Nowicę mogę sobie ustawić. Może tą stronę będzie lepiej. Hop. Telefon. Wszystko wiadomo. Aparat wcześniej ustawiony, bo już jakieś tam fotki cykałem. I tyle. I tak to wygląda, jak widzicie. No w moim telefonie akurat ten przedni aparat jest na tyle wystarczający i akceptowalny dla mnie, że nie muszę używać tylnego. Wiadomo, że tylne są o wiele lepsze jakościowo, natomiast to nie robi różnicy. Puszczę w tej chwili nagrywanie akurat, a nie zdjęcie, po to, żebyście mogli zobaczyć to też z drugiej perspektywy. Oczywiście samo wyzwalacz, odliczanie, poszło 5 sekund. W tej chwili wszystko już jest gotowe. Sobie wezmę może zdrówko, łyczek kawy. A kubek mi się przyda po to, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Mamy okonia, 30-taka. Możemy sobie wybrać jakoś tam miejsce. O, tak byśmy chcieli sobie go zrobić, tak? Wciskamy, pyk, samowyzwalacz, pyk, pyk. Jedna fotka, druga fotka, trzecia fotka. Uśmiech, rybka do wody i tyle. I to cała zabawa trwało to kilkanaście sekund. Jeżeli jesteście na takich miejscach jak na przykład Główki, gdzieś tam na dużych rzekach, Wisła, Odra, gdzie chcecie sobie te, gdzie macie namierzone ryby wcześniej i chcecie je fotografować, gdzie to są bolenie, klenie, wiecie gdzie one tam na pewno są, ja sobie wtedy ten statyw w takich miejscach, albo tak jak jestem teraz tutaj, gdzie mam opykane miejsce i wiem co się będzie działo, to rozstawiam ten statyw odpowiednio wcześniej, on jest przygotowany, wszystko, chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo ryby, żeby jej za długo nie przetrzymywać. W przypadku ryb takich jak klenie, pstrągi, gdzie bardzo długo chodzę, spaceruję rzeką, mam ten statyw przypięty gdzieś tam sobie do plecaka czy do paska od woderów, po prostu wtedy trzymam rybę w podbieraku, nie? Ale tak jak widzieliście, rozłożenie tego statywu zajęło mi jakieś 10 sekund, wyciągnięcie telefonu, który zawsze jest pod ręką i tak to właśnie wygląda. Tyle, tak wygląda właśnie mój zestaw, jeżeli chodzi o robienie sobie zdjęć. Polecam wszystkim, oczywiście nie musi to być taki statyw, ale statywy to są według mnie dużo lepsze rozwiązania, ponieważ macie stabilne to zdjęcie, możecie sobie ustawić się odpowiednio, przygotować samowyzwalacz, cyknąć 2-3 fotki i wypuścić wtedy rybę bardzo szybko. Robienie tego z jakimś takim selfie stickiem, gdzie to jest wyciągnięte, tu macie rybę, tu macie telefon, czy w ogóle bez selfie sticka z samym telefonem, to już jest abstrakcja. Oczywiście wszystko da się zrobić, czemu nie? Natomiast według mnie takie rozwiązanie jest najlepsze, dlatego polecam wszystkim statywy. Myślę, że pomogłem. Możecie sobie gdzieś tam spróbować wybrać te statywy w każdym, myślę, sklepie. Nie chodzi tutaj w tym filmie, broń Boże, o to, żeby lokować produkt, tylko bardziej, żeby wam pokazać jedno z, myślę, praktyczniejszych rozwiązań. Tyle ode mnie, wracam łowić ryby i mam nadzieję, że zaraz wam pokażę kolejne materiały właśnie z tego statywu. Elo!